Cześć, widzieliście jak przejechała Magda przez próg, wjechała do warsztatu. Powiedziała, że jeszcze w takim stadium chyba amortyzatorami i sprężynami nie wjeżdżała. Ciężko auto po rozbujaniu zatrzymać, ale wiedziałem, bo nie pierwsze auto od tego właściciela i zawsze są jakieś ciekawe przypadki. Sam jestem ciekawy, co znajdziemy pod spodem, w jakim stanie będą hamulce, w jakim stanie będzie zawieszenie i reszta podzespołów, która znajduje się w tym aucie. Także dalsza część filmu, jak już zdemontujemy koła, podniesiemy samochód na górę i wspólnie razem z Wami zrobimy sprawdzenie samochodu przednaprawcze. Już jest ciekawie, bo żadna śrub nie chce iść. Także albo są bardzo mocno dokręcone, albo bardzo dawno nie były odkręcane. Jak pan myśli? Od nowości. Także z ciekawością zobaczymy, jak podniesiemy, zdemontujemy koła, co zastaniemy pod spodem samochodu. Samochód mamy podniesiony. Widzieliście, jak podczas wjazdu, jak Magda wjeżdżała, jak to wszystko się bujało. I tutaj tak, jedna przyczyna już jest. Jeden zwój ze sprężyny odpadł i to odpadł chyba dosyć dawno. To co tutaj widzicie na tym amortyzatorze, to jest wylany olej z amortyzatora, który powinien być w środku. Takie oblepione, nawet jak kupujecie samochód czy sprawdzacie, to takie nadmierne odlepione amortyzatory znaczy, że już one prawdopodobnie się wylały. O, i tutaj u góry z ciekawości, popatrzcie się, ta sprężyna się w ogóle nie trzyma. Jest wszystko tam wyrwane u góry, talerzyk spadł tutaj. Szok, jak w ogóle ktoś na tym jeździł. Masakra. Wiesz, to nawet mogło zablokować wszystko podczas jazdy, podczas skręcania. Czekajcie, wejdę tam głębiej czy nie wejdę? Nie wejdę. No, ale widzicie, ten talerzyk powinien być nad sprężyną. On tu jest między dwoma zwojami. A sprężyna w ogóle jest luźna. Także nic dziwnego, że to tak bujało. Przechodząc tutaj, jak jesteśmy z przodu, z lewej strony, popatrzcie, jak wyglądają tarcze hamulcowe. Totalnie zniszczone. O, tutaj pierwszy raz od wewnątrz tarcza jest ładniejsza niż od zewnątrz. Ta tarcza na pewno nie ma swojej grubości minimalnej. Nie wiem, czy tak dobrze widać, ale ona powinna się odtąd zaczynać. O, tak może zobaczycie, ile jej brakuje. Widzicie? Tutaj ta tarcza powinna się zatrzymać. Klocka, coś tam jeszcze jest. A od wewnątrz klocka. No tutaj są już końcówki. Oczywiście wymienimy klocki i tarcze. Tulejki na wahaczach są naderwane. Jeżeli chodzi o wycieki, tutaj widzę z przekładni jakiś wyciek. Zaraz tam się schylę pod samochód i zobaczę dalej. No ale z tą sprężyną, no to powiem szczerze, że jak to jeździło. Przejdziemy do drugiej strony. Z drugiej strony amortyzator tak samo wylany. Tutaj sprężyna chyba nie pęknięta. Talerzyk, jak widzicie tam u góry, jest na swoim miejscu. O, to wszystko jest, o widzicie? To wszystko to jest olej wylany z amortyzatorów. On jak się tędy wylewał, to pył, kurz, błoto oblepiało się na nim. Tutaj widać, że największy wyciek był tutaj, bo jest najgrubiej tego pyłu. To jest wszystko, no nie chcę raz tutaj brudzić, ale to widzicie. Tutaj pod spodem jest amortyzator. I tak to jest wszystko zakonserwowane ładnie. Tarcze podobnie jak z tamtej strony, czyli ich nie ma. Ich nie ma. Klocków tak samo jak z tamtej strony też jest końcówka. Na pewno trzeba będzie to wszystko doczyścić, zweryfikować, czy to wszystko pracuje przed założeniem nowych tarcz. Aha, z tamtej strony Wam jeszcze nie pokazałem czegoś ciekawego. O, tu jakiś patyczek się wbił. Nie pokazałem jeszcze czegoś ciekawego. Myślałem, że pan Jasiek popuścił koło, jak zanim podniósł na tyle, że luz się zrobił, natomiast nie było to popuszczone koło. Tutaj jest tak
zużyte łożysko, ładniej mówiąc, że koło w każdej chwili mogło się urwać. Naprawdę, jak było koło założone, widzicie, ten hamulec też się musiał tak specyficznie zachowywać, bo ta tarcza normalnie tutaj lata. Przejdziemy teraz do tylniej osi, zobaczymy jeszcze na wycieki. Jeżeli chodzi o wycieki, to nawet nie ma tragedii. Chyba, że oleju w silniku nie ma. A tutaj jakieś gniazdko ptaków albo pozostałości. O, tam też coś jest. O Jezu. Ptak zmielony w chłodnicy. No tego się nie spodziewałem. Masakra. Masakra i prawdopodobnie przebił chłodnicę, bo cały czas stąd kapie płyn. Ale jazzy. No tego się nie spodziewałem. Masakra. No ale widzicie, różne przypadki tutaj znajdujemy. Tutaj jakiś wyciek jest oleju. Nie wiem skąd on się tutaj w dziwnym miejscu jest. A nie, widzimy skąd, popatrzcie. Tutaj jest złamany pas przedni, jest złamana belka. Widzicie jak jest wygięta? I ta chłodnica powinna być bardziej z przodu, a przez to, że ona jest cofnięta w tył, to złamało węża. I tego węża złamało i przy okazji zrobiło dziurę i tutaj w dolocie widać, że jest olej. Także mamy rozwiązaną zagadkę i ten olej sobie tutaj kapał, jak właściciel jechał siłą pędu na ten przewóz. No zdziwiło mnie, bo kolor oleju nie zgadza mi się z pompą do wspomagania. Także tutaj też jest zahaczone przodem i cały przód powinien iść bardziej w tą stronę, żeby ten wąż nie był tak złamany jak jest. Idziemy do tyłu samochodu. Z tyłu klocków końcówka. Tarcze nie są takie tragiczne jak z przodu, natomiast jeżeli popatrzycie na rant, to rant jest duży. Korozji jest bardzo dużo. Widzicie, jak ta felga miała przylegać płaszczyzną do tej tarczy, skoro to jest wszystko tak napęczniałe. Klocki są już, widzicie, że też w nie najlepszej kondycji. Też z tyłu tutaj bym zalecił, żeby od razu sprawdzić. Tam pod tym mamy szczęki, bo to jest tarczo bęben. I też trzeba było to rozebrać i zweryfikować, jaki stan jest szczęk. Zobaczymy, jak ta tarcza wyglądała, jak to przylegało. Widzicie, to wszystko nie dolegało idealnie, więc wibracje jakieś mogły być. Zobaczymy z drugiej strony. No, z drugiej strony sytuacja podobna. Tu jest tak grubo tej rdzy, może mam kawałeczek urwę. No, widzicie, tak grubo tej rdzy, no, że drugi raz raczej na tą tarczę bałbym się zakładać koło, żeby podczas jazdy się nie poluzowało. Dobra, ja dzwonię do właściciela, powiem mu o ciekawym znalezisku. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki, pozdrawiam, cześć.